Dzień dobry, super gościcie w Golskiej Hucie. Przybyliśmy kolejny raz na zaproszenie Piotra Wojciechowskiego. Ostatnim razem byliśmy tutaj prezentować nowe produkty. Zapowiadaliśmy też, że pojawi się jeszcze kolejna tura, jakby teraz, żeby był cały jakby zestaw. Za chwilę kolega Piotr opowie o tych produktach. To, co ja mogę powiedzieć jakby na dzień dobry, bo już tutaj chwilę wcześniej siedzieliśmy, rozmawialiśmy o tych produktach. To, co można po obejrzeniu tych produktów, po wąchaniu, zobaczeniu, jak pachną, naprawdę uważam, że kolejny raz się potwierdza, że faktycznie podstawową zaletą tych produktów to jest to, że jest bogaty skład naturalnych składników plus to, że to są duże stężenia. No to jest moim zdaniem ważna rzecz, żeby produkty nie mogą zawierać śladowych ilości czegoś, tylko tej substancji czynnej, która coś daje, która odpowiada za właściwości produktu, musi być odpowiednio dużo. Myślę, że tutaj jest to dużo. Też karty charakterystyki oglądaliśmy, bo to wszystko kolega Piotr posiada, bo tu wszystko jest jakby pod nadzorem. No to szczegóły powie Piotr na tym, ale naprawdę ja mogę powiedzieć, że bardzo fajne produkty i myślę, że polecam chociaż wypróbować każdemu hodowcy, bo nawet tak jak ja dostałem próbki, żeby przetestować, są fajne w hodowli, no i też kolega Piotr też już ma liczne opinie, że są to fajne produkty. Powiedz, jak ten oddźwięk po tym ostatnim filmiku, te ostatnie produkty. Witam serdecznie kolegów i koleżanków i hodowców. Odnośnie tych preparatów, które tutaj wspomniał kolega Staszek, mogę powiedzieć po ostatnim nagraniu filmika o tych preparatach, które były na kurację. Odzew bardzo fajny, hodowcy po zakupieniu tych preparatów, sporo miałem takich informacji, że preparaty się sprawdziły bardzo fajnie. Miałem też informacje, gdzie tam występowały jakieś rzęsistek, jakieś takie problemy inne z grzybem i tak dalej. Fajnie się te preparaty sprawdziły. Po podaniu gołębie miały kolejny raz robione badania. Okazało się, że jednak nic nie zostało zidentyfikowane, wykryte. Czyli zadziałały tak, jak powinno. No, zadziałały tak, jak powinno, także tyle tu chciałbym o tych preparatach ogólnie powiedzieć. No więcej o tych preparatach można też dowiedzieć się w filmiku albo w filmikach, które były wcześniej nagrywane. Także no ogólnie mówię, fajnie się sprawdziły, zainteresowanie duże i odzew taki ciekawy, że naprawdę to działa. No niektórzy, którzy hodowcy nie wierzyli w działanie natury, że to tak naturalne preparaty mogą działać, są naprawdę mile zaskoczeni zainteresowanie na dalsze stosowanie tych preparatów już przez tych hodowców, którzy sprawdzili, jest dość takie duże. Natomiast wracając do preparatów, o których tu kolega Staszek wspomniał, nowości. Wyszła nowa partia preparatów, dziewięć preparatów, które będą mogły mieć zastosowanie w lotach gołębi, jak i również w rozpłodzie. Preparaty, tak jak i poprzednie, tak samo pod nadzorem weterynaryjnym, wszystko jest tu nadzorowane, to nie jest jakieś, że bez nadzoru, bez żadnej kontroli jest to rozrobione, także że tu preparaty są naprawdę takie, moim zdaniem, dość fajnych składach, przede wszystkim stężenia i tak dalej. I może, żeby nie zanudzać za długo, to będziemy tu po kolei tak krótko opowiadać o tych preparatach. Tak akurat tu pierwszym z brzega preparatem, jakim chciałem opowiedzieć, jest preparat Elektrolit Plus. No wiadomo, elektrolit, co zawiera sole mineralne i skład cały, to co powinno być w elektrolitach. Ten elektrolit nie zawiera witamin, tak jak sporo trafia się na rynku elektrolitów, gdzie zawierają witaminy. Takie dwa w jednym. Tak, dwa w jednym. Po rozmowie z weterynarzami
z laboratorium, które tu nadzoruje to wszystko, doszliśmy do wniosku, że elektrolit jako elektrolit nie musi mieć witamin, no bo nie jest to raczej konieczne, żeby to było. No, zawsze, jeżeli ktoś chce podać witaminę, można uzupełnić witaminą, a jeżeli chodzi o elektrolit, z takich opinii różnych czołowych hodowców i z badań wynika, że jednak elektrolit to powinien być czysty sam elektrolit. Jest tu tylko, może składów nie będziemy szczegółowo czytać, ale tak powiem, że zawiera to, co powinien zawierać elektrolit, siarczan magnezu, siarczan sodu i dodana jest witamina C, biotyna i lizyna. No, dwa takie podstawowe aminokwasy. Preparat jest bardzo wydajny, bo jest opakowanie 200 ml i znaczy zastosowanie, stężenie jest takie, że podajemy 2 ml na litr wody. Także ta butelka wystarcza na 200 litrów, dobrze mówię? Na 200 litrów wody, tak. No tak, to bardzo 200 litrów wody, także bardzo wydajna. Cena jest bardzo przystępna, bo to jest tam cena w granicach 20 paru złotych, także myślę, że tak jak i poprzednie preparaty, tak i te preparaty też będą hodowcy z tych preparatów zadowoleni. Także pierwszym preparatem, jaki tu mamy, jest to elektrolit. Przechodząc do kolejnego preparatu, multiamino. Wiadomo, jak sama nazwa mówi, witaminy i aminokwasy. Witaminy, aminokwasy w jednym, także tu też jest skład witamin najbardziej potrzebny. Wiadomo, witamina A, cały skład witaminy B, witamina D3 i tak dalej. No i aminokwasy. Aminokwasów jest tu dość sporo, bo jest 2, 4, około 7-8 aminokwasów. Jest także, że to też myślę, że sprawdzi się. Jeśli chodzi o zastosowanie, to podejrzewam tak, przede wszystkim regeneracja, szybka regeneracja po locie. Tak, no głównie. Trzeba uzupełnić aminokwasy, trzeba uzupełnić witaminy. Tak, głównie takie zastosowanie, żeby ten organizm gołębia w miarę szybko doszedł do formy i tak dalej. Tak samo, no wiadomo, w gołębnikach rozpłodowych. Dokładnie, to jest druga sprawa. W gołębnikach rozpłodowych tak samo jak najbardziej polecamy. Mamy jeszcze tak nadmienię, mamy zrobiony nowy program lotowy z tymi już preparatami. Mamy program rozpłodowy i mamy program dla gołębi młodych, nie? Po odsadzeniu i tak dalej. Także to takie trzy fajne programy. Oczywiście program lotowy zawiera wszystkie te preparaty, zawiera karmy, jakie karmy, procentowo i tak dalej. Także tak dość fajnie jest to opisane. I hodowcy, którzy już lecieli wcześniej na tym programie, no fajnie zadowoleni, wyniki tam dość takie fajne osiągnęli, zostały osiągnięte. Także że myślę, że będzie w tym programie, te preparaty nowe też będą zdawały egzamin, jak to się mówi, w sezonie lotowym, w sezonie rozpłodowym. Także tu jest też znaczy stężenie dość duże, bo tu jest 1 ml na 2 litry wody. Aha. To butelka ma 200 ml, 1 ml na 2 litry wody, butelka na 400 litrów wody. No. Także też cena tam w granicach 20 paru złotych. Przyzwoita cena i przyzwoita, tak jak tu wspomniałeś, no jakość tych preparatów, bo naprawdę no, smakować ich nie smakowaliśmy, ale, no tak. Ale po zapachu, po składzie i tak dalej widać, że tak. To jest fajna rzecz. I to będzie naprawdę działało. Tutaj ze mnie może pójdziemy dalej, bo wspomniałeś o tych programach lotowych. Tutaj nie wiem, informacje o tych programach to tutaj telefonicznie przy zamówieniu. Ja tam dokładam do zamówień, tak jak było to w zeszłym roku, tak i w tym roku. Do 5 preparatów tam dokładam ten program lotowy, żywieniowy. Dołączam też taką ulotkę z ofertami, opisami wszystkich tych preparatów, jakie posiadamy. Z
cenami tych preparatów, także jest taka dostępna ulotka. Można już patrzeć też w niektórych sklepach, bo już sporo sklepów od nas wzięło te preparaty. Można z tymi ulotkami na pewno się zapoznać gdzieś tam w sklepach i tak dalej. Jeżeli chodzi też, jest ta ulotka dostępna na naszej stronie pod adresem www.piomarnatura.pl. Szczegółowo można sobie tam na tej stronie poczytać składy zastosowania wszystkich tych preparatów i myślę, że każdy coś tam dla siebie znajdzie, bo tak jak powiedziałem, jednak taki odzew od hodowców, że to faktycznie fajnie działa. Mm-hmm. I ten program lotowy, ten program rozpłodowy, program żywieniowy dla gołębi lotowych, no i później cały program dla gołębi młodych po odsadzeniu również to wszystko zawiera, także myślę, że hodowcy będą zadowoleni. Jest to tam dość prosto, jasno opisane. Nie ma tych preparatów aż tak bardzo dużo nawalone, że jak niektórzy dzwonią, pytają się, czy jak ten program wygląda, czy wystarczy, jak to się mówi, tygodnia na podanie wszystkich tych preparatów. Nie ma problemu. Tu jest, jak to się mówi, wszystko normalnie rozpisane. Tak, w granicach rozsądku. Żeby to gołębiom pomagało, nie zaszkodziło, no bo wiadomo, czym jak się za dużo podaje, to no nie zawsze jest efekt taki, jakby się chciało. Także, że tutaj jest taka to sytuacja. Następnym preparatem, jaki chciałem Państwu przedstawić, jest to preparat o nazwie Salicyl Naturalny. Preparat działa na łagodząco przeciwbólowo, przeciwzakwasowo i łagodzi stany zapalne. Wiadomo, przychodzi, zbliża się sezon lotowy już niedługo. Większość hodowli zacznie gołębie trenować, oblatywać wokół gołębnika, no bo wiadomo, po zimie większość gołębi nie ma oblotów i będą te gołębie, jak to się mówi, dopiero trenowane i tak dalej. Preparat wskazany na ten okres czasu, tak samo na sezon lotowy, no bo tak jak powiedziałem, jest problem z tymi opuszczonymi skrzydełkami, z zakwasami, z bólami mięśni gołębi i ten preparat ma za zadanie łagodzić te problemy. Jest to preparat naturalny, są tu wyciągi naturalne, także to nie jest żaden chemiczny, łagodzi salicyn, wiadomo, no, przeciwbólowo działa i tak dalej, łagodzi bóle, łagodzi stany zapalne i likwiduje zakwasy. Preparat jest też o bardzo dużym stężeniu, bo dawka jest to 1 ml na 2 litry wody. Butelka jest 150 ml, także taka buteleczka wystarcza na 300 litrów wody. No to myślę, że przy takich nie bardzo dużych, a średnich hodowlach raczej wystarczy to na długo. Można powiedzieć, może i na sezon. Może tam, jeżeli nie wystarczy na cały sezon, to bym trochę bratnie, no bo 300 litrów to jest to spora dawka. Codziennie to się nie podaje. No, codziennie się nie podaje. W programie jest to również zaznaczone, kiedy ten preparat można podawać. Co chciałem powiedzieć jeszcze odnośnie tego preparatu. Cena jego też tak w granicach tam 20 paru złotych, także preparat myślę, że też się przyda w hodowli, sprawdzi się i będą hodowcy zadowoleni. Kolejnym preparatem, o którym chciałem opowiedzieć, jest preparat o nazwie Energium Extra. Wiadomo, nazwa Energią, no sama nazwa wskazuje, że preparat energetyczny, nie? Wspomagający przyrost tkanki mięśniowej, wspomagający przyrost mięśni, wydolność organizmu w trakcie powrotu z lotu, no to jest bardzo poważne i tak dalej. Preparat ten zawiera
same aminokwasy. Nie zawiera żadnych witamin. Po rozmowie, tak jak mówiłem wcześniej, z lekarzami weterynarii, którzy nadzorują to wszystko, okazuje się, że jednak aminokwasy są bardzo potrzebne, żeby odbudować tą tkankę, żeby nadać gołębiowi siły i ten gołąb, żeby miał no, przy ciężkich lotach naprawdę siłę do powrotu. Mm-hmm. Także nie dodawana jest tu żadna witamina. Jeżeli hodowca chciałby dodawać witaminę czy tak dalej, można łączyć również z tymi preparatami, z tym preparatem, który zawiera witaminy. Także preparat bardzo fajny, stężenie tego preparatu też jest duże, bo jest to 1 ml na 2 litry wody. Butelka jest ma 150 ml, także buteleczka też jest na 300 litrów wody. Wydajne bardzo, wydajne bardzo i naprawdę myślę, że sprawdzi się to też w sezonie lotowym. Myślę, że i w rozpłodzie można również to zastosować, no bo aminokwasy też tam są potrzebne. Dokładne działanie tego preparatu jest opisane na etykiecie, także wszystko jest tu ujęte, składy tak samo, wszystko jest tu ujęte. I co bym mógł jeszcze dodać, no preparat jest wymagany, żeby jednak był stosowany w tym okresie lotowym, no bo to wzmacnia siły, wytrzymałość gołębia i no, to jest... To co najważniejsze, to co wymagamy od gołębi, to jest... No, to jest właśnie wspomaga. To, także wspomaga i myślę, że cena preparatu tego jest tam około 30 zł. Także ja mówię tu o cenach detalicznych, nie? To tam w granicach 30 zł ten preparat jest. No ale to też, tak jak powiedziałem, na 300 litrów wody, także... To tutaj mieliśmy cztery nowości, to są jakby w płynie. Tak, to są preparaty płynne. To są płynne, czyli można... Przede wszystkim raczej do wody są, może na karmę wiadomo, ale raczej do wody można, są. Tak, można stosować na wodę jak najbardziej. Jeżeli ktoś uważa, że podając lepiej jest na karmę, no może jest to lepsze zastosowanie na karmę, bo wiadomo, podamy na karmę, gołębie zjedzą odpowiednią dawkę. No w wodzie jest to różnie. Mogą nie wypić. Tak? Raz wypiją mniej, raz wypiją więcej i to tak troszkę wtedy też na pewno tego preparatu, jak nie wypiją, no to trzeba wylać, no tak. Marnuje się i tak dalej. Także można stosować tak i tak, w zależności jak tam hodowcy stosują preparaty, czy więcej stosują na karmę, czy więcej na wodę, to według już uznania każdego hodowcy. Nie? Także tutaj mamy te cztery preparaty płynne. I kolejne te nowe to już są właśnie już w proszku. Tak, może troszkę tu przestawimy. To teraz opowiemy o preparatach, które są w proszku. I może tu tak zaczniemy od preparatu, który moim zdaniem jest preparatem no, bardzo fajnym. Preparat, który powinien być stosowany u gołębi, które są lotowane i również w gołębiku rozpłodowym. Preparat się nazywa Regenerum Extra. Ten preparat ma bardzo fajny skład. Może tu wspomnę o składzie tego preparatu. Jest tu białko zwierzęce, lecytyna, siara, probiotyk, żywe kultury bakterii Lactobacillus, drożdże, zioła lecznicze, oregano, wyciąg naturalny, to jest stosowane to oregano, które tu mamy w tym preparacie, jest kwas organiczny i tlenek cynku. Co chciałem powiedzieć, preparat był sprawdzany po sezonie lotowym u gołębi, które, no tak zwane wdowce, które wychowywały młode i tak dalej. Okazał się rewelacyjny. Gołębie fajnie wyglądały, gołębie dorosłe.
Fajnie to działało również na gołębie młode. Bardzo ładnie wyglądały mutki, rosły niesamowicie. Po tym gołębie dorosłe nie odczuwały jakiegoś obciążenia. Naprawdę myślę, że preparat będzie rewelacyjny, bo no skład tego preparatu jest, tak jak mówię, fajny. I tu naprawdę kał u gołębi młodych to był, tak jak tam kiedyś wspomniałem, to był taki, że można było to z prostu strzelać, tak mi określili hodowcy, którzy sprawdzali te preparaty. Także że myślę, że zastosowanie tego preparatu będzie bardzo fajne. Mam tu ten preparat otwarty, bo tu koledze Staszkowi pokazywałem. Tak, do czego zmierzam? Chcę pokazać rzecz bardzo ważną. Znaczy, tu może nie chodzi o ten preparat, jak on wygląda, bo może tu on nie będzie dobrze widać, ale o opakowaniu. O opakowaniu, do czego zmierzam. Opakowanie, tak jak powiedziałem, mamy ten nadzór weterynaryjny i opakowanie, jakie powinno być użyte do preparatów, właściwe najbardziej opakowanie, nie mówię, że inne są niewłaściwe, ale najbardziej właściwe opakowanie jest takie, które jest zakręcane przede wszystkim, nie zamykane, tak jak tam większość jest zamykane, tylko jest zakręcane i zakrętka posiada tak zwaną uszczelkę piankową. Tu jest krawędź gładka, w momencie kiedy zakręcimy to opakowanie, nie ma prawa dostać się tam żadna wilgotność. Nie ma prawa tu być żadnego grzyba. Z tego względu, że opakowanie jest tak szczelne, że no, każdy preparat, który jest w takim opakowaniu, nie ma możliwości, żeby... Nie absorbuje tej wilgoci. Absorbował, wciągał w siebie wilgoć i wiadomo, grzyb... nie powinno w niczym tego grzyba być. Grzyb robi bardzo duże spustoszenie i problemy i nieraz hodowcy się zastanawiają, co jest za przyczyna, że gołębie tracą nieraz formę i tak dalej. No niestety, no... Źle przechowywane, no nie jest to wskazane, także wszystkie te preparaty są w opakowaniach zakręcanych i każdy preparat posiada pod spodem od środka tą uszczelkę, piankę taką uszczelniającą, gdzie nie ma prawa dostać się żadnej wilgotności. Bardzo ważna rzecz, może ktoś nie zwracał dotychczas na to uwagi, ale warto na to zwrócić uwagę, bo wiadomo, no wilgoć to jest wilgoć. Także tu ten preparat jak najbardziej polecam. Preparat jest stosowany zaraz po powrocie i jest też stosowany przed lotem. No i oczywiście w gołębniku rozpłodowym mamy go rozpisanego w tym swoim programie rozpłodowym bodajże, jak dobrze pamiętam, 3 razy w tygodniu. Bardzo fajna rzecz. I tak, jest to 10 gram na kilogram karmy. Preparat dość wydajny, zabiera 300 gram. Cena preparatu jest 20 parę złotych, także do tego składu, który tu jest i ta cena, no to jest naprawdę godny polecenia. No bo to wiadomo, że cena i skład to... No tak, ściśle powiązane, jest bogaty, przede wszystkim bogaty skład. Bogaty i fajny i mówię, i żywe kultury, bakterie, lepszobakterie, wszystkie składy, które są potrzebne do odbudowy i tak dalej. Kolejnym preparatem, jaki chciałem Państwu przedstawić, jest to preparat o nazwie Oregano Extra. Wiadomo, na polskim rynku oregano posiada praktycznie każda firma, która ma preparaty dla gołębi. Nie są to zioła. Nie są to zioła. Jest to wyciąg oregano, jest to postać proszkowa. Jest to naprawdę, jak tu koledze Staszkowi pokazałem, jak to wygląda po odkręceniu i tak dalej przed nagraniem filmu, no to faktycznie... No tak, czuć się od razu w nosie czuć, kręci. Że aż tak w nosie kręci i co ciekawe, preparat jest bardzo wydajny, bo 5 gram
na kilogram karmy. 5 gram to jest łyżeczka od herbaty, to wiadomo jakie tu jest stężenie. Nie sypiemy łyżkami dużymi stołowymi, tylko mała łyżeczka na kilogram karmy. Super sprawa. Kał u gołębi młodych to naprawdę tak samo wiąże, także tak samo u gołębi dorosłych, gołębi lotowych, no podstawa. Nie ma prawa przy zastosowaniu, tego preparatu, tego wyciągu oregano, żeby tam jakieś się rozwinęły bakterie, no bo jest tak silne, że w smaku jest to tak samo, tak gorzki, tak intensywny, że tego. Opakowanie jest to 200 gram i tak jak powiedziałem, 5 gram na kilogram karmy, 20 parę złotych, także cena też myślę, że jest taka normalna do tej jakości towaru, bardzo adekwatna, także godny też polecenia, uwagi. Kolejnym preparatem, jakim chciałem tu przedstawić, jest to preparat białko zwierzęce. No wiadomo, znane białko, preparat, który jest stosowany, powinien być stosowany w sezonie lotowym, no bo wiadomo, w większości lotujemy teraz metodą wdowieństwa. Stosujemy karmę, wiadomo, z mniejszą ilością nasycion strączkowych. Uzupełniamy to białko właśnie postacią taką białka zwierzęcego. Jest to białko o stężeniu 80% chyba bodajże, czy 80-90% jest tu czystego białka. Preparat też bardzo fajny, bardzo wydajny preparat, bardzo bogaty skład. Wiadomo, takie białko no, musi mieć skład, no bo to jednak robi dużą, jak to się mówi, robotę w odbudowie, w masie mięśniowym i tak dalej. Preparat jest też bardzo wydajny, jest to preparat, ten jest 5 gram na kilogram karmy, także tu opakowanie mamy 150 gram, też wydajny bardzo preparat, myślę, że hodowcy będą z tego też zadowoleni, no bo taki godny polecenia i uwagi. Kolejnym preparatem to będą drożdże. Wiadomo, na polskim rynku drożdży jest rodzajów bardzo dużo. Bardzo dużo jest tych drożdży i do czego zmierzam? Nie są to drożdże paszowe. No nie ma się co oszukiwać. Miałem kilkanaście lat, bo 13 lat miałem sklep z artykułami do gołębi. Wiem, jakie różne drożdże się trafiały i tak dalej. To są drożdże niemieckie, to nie są polskie drożdże. Skład tych drożdży to, tak jak tu kolega Staszek czy patrzył, czytał, no bardzo fajny. Bardzo fajne, widać, że te drożdże i kolor i zapach mają też nie jakieś tam takie blade, paszowe i tak dalej. Te drożdże naprawdę fajna rzecz i tu jest... Są też dodatkowe rzeczy, jeszcze są drożdże, tak. to jest wiadomo podstawa tego produktu, tak. Ale też są inne rzeczy też dodatkowo dodane. Dokładnie, to są drożdże suszone, są tu witamina skład B, biotyna, nicyna, różne typu kwasy, białko, wapń, lizyna, metionina, także naprawdę fajna rzecz, bardzo fajna rzecz, wiadomo, drożdże stosować powinniśmy, bo no jednak jest to potrzebne. I tu jest 10 gram na kilogram karmy, jedna łyżka stołowa na kilogram karmy. Opakowanie 400 gram, nie takie małe, dość duże opakowanie i cena jest no, poniżej 20 zł, cena detaliczna, także cena bardzo też taka adekwatna do produktu, myślę, że znajdzie on też zastosowanie i będzie to też stosowane. No i ostatnim preparatem, jakim chciałem tu
z tych 9 preparatów nowych na sezon lotowy i rozpłodowy przedstawić glukozę. No wiadomo, no glukoza to głównie skład glukozy, to każdy zna. Fruktoza, witamina C, kwas askorbinowy. Potrzebny preparat po locie, żeby jednak te cukry w organizmie gołębia uzupełnić. Myślę, że skład tu też jest fajny. Opakowanie jest 200 gram i jest 1 gram na, na litr wody. 1 gram na litr wody, także pudełko jest na 200 litrów wody. I cena też tam powyżej 10 zł, niewiele. Preparat bardzo fajny. Myślę, że też znajdzie około 20 zł, przepraszam. Chyba około tam 20 zł, nie, on wychodzi. Także myślę, że też znajdzie zastosowanie i zainteresowanie w hodowlach. No i to powinno być moim zdaniem też stosowane. Także nie będziemy tu, jak to się mówi, za dużo przeciągać czasu. Znaczy na pewno hodowców, żeby też, mówię, fajnie, że rzetelnie zaprezentować te produkty hodowców, na pewno też zainteresuje, jeśli chodzi o łączenie tych produktów. Bo wiadomo, wspominałeś o programie lotowym, to już mówiliśmy, że on tak jest jakby to, co ty zalecasz. Wiadomo, każdy może troszeczkę sobie go modyfikować pod siebie. Oczywiście. Czy te produkty można łączyć? Czy są jakieś produkty, na przykład, których ty uważasz, że nie powinno się łączyć? Znaczy, moim zdaniem są to preparaty, które można łączyć, no bo wiadomo, aminokwasy mogą być łączone z witaminami. Tu na przykład mamy te aminokwasy, nie? Można to jak najbardziej łączyć razem. Elektrolity, no to również tam mogą być łączone, no bo raczej to... Nie, to raczej tak, co, nie ma przeciwwskazań, żeby nie też to łączyć, to się nie gryzie, bo no, zdarza się raczej, tak czasami, ale... Raczej tu w tych preparatach, no to są preparaty takie podstawowe, naturalne, nie ma tu żadnych takich składów, które myślę by zachodziły w reakcję, no myślę, że ani białko, ani oregano też nie będzie z niczym tam jakąś reakcję zachodziło. To oregano proponuję podawać na przykład po namoczeniu preparatu, zwilżyć karmę propolisem czy ornimiksem, obsypać tym oregano, jak najbardziej, no tak, właściwe. Jest, nie? No, jest już łączenie. No, tak samo drożdże. No, drożdże też można zwilżyć karmę tymi preparatami i można też to stosować. Co ciekawe, może ktoś zadać pytanie, nie mamy w swojej ofercie w ogóle żadnych olei. Powiem szczerze, tak jak wcześniej wspomniałem, mając ten sklep, który miałem wcześniej, doszedłem do wniosku, że no, na polskim rynku oleje no, nie są do najlepszej jakości oleje. I nie ma się co oszukiwać, dobre oleje są drogimi olejami, a te tańsze oleje, ja uważam, że one mają krótkie daty przydatności. Różne rzeczy się z tymi olejami potrafią dziać i wycofaliśmy w ogóle oleje z programu lotowego, no bo z własnego doświadczenia i z rozmów z ludźmi, którzy i czołowo lotują i też ludźmi, fachowcami, weterynarzami, doszliśmy do wniosku, że jednak te oleje nie do końca są wskazane, żeby podawać. Jak najbardziej, olej jest bardzo dobry, ale olej ma naprawdę krótką datę. Chcieć wprowadzić w ofertę oleje, no to byśmy musieli daty porobić, z tego co tam się orientowałem, maksymalnie do roku, a niektórzy twierdzą, że pół roku i olej już może, nie mówię o wszystkich olejach, ale mogą już jakieś nie reakcje zachodzić. Także ja uważam, że tymi preparatami naturalnymi zwilżyć karmę, czy nawet zwilżyć karmę można tymi preparatami, czy elektrolitem, czy aminokwasami, czy witaminami, i każdy ten preparat dodając, nie będzie żadna reakcja zachodziła.
Chodzi o to głównie, żeby te preparaty proszkowe przyczepiły się, obkleiła się karma, nie? Także też wiadomo, z olejami też taki problem, że jak po zwilżeniu karmy, jakby ta karma nieraz też dłużej stała, też jednak jest to niewskazane. Co tam się dzieje? Tak? W karmnikach drewnianych, szczególnie olej, no też nie jest to, bo ten karmik jednak on zostaje na tym karmniku. Plastik nie ma problemu, umyjemy, nie? Zdezynfekujemy, jest ok. Ale w drewnianych karmikach te oleje wsiąkają, jest to w drewnie, później grzyb, pleśń. A niestety grzyby, pleśnie są może nie tak często omawiane jak salmonelloza i tak dalej, ale są tak samo niebezpieczne jak i salmonelloza czy cokolwiek inne jakieś. Także. Tutaj też hodowcy dzwonili do nas, prosili się zapytać ciebie, jeśli chodzi o produkcję tych preparatów. Bo wiemy, że te twoje jakby klasyczne trzy produkty pierwsze, o które wychodziłeś. Tak. To robisz ty samodzielnie w swoim zakładzie. Tak. Mamy te trzy preparaty, dotychczas były produkowane w naszym zakładzie. Tak jak powiedziałem, wszystko to też pod nadzorem weterynaryjnym, z HACCP-ami i tak dalej, które opisami, z całą linią produkcyjną, całe jak to wszystko wygląda, cały schemat i tak dalej. Kolejnym teraz preparatem doszedł ten Regenerum Extra, ten preparat też jest przez nas robiony, natomiast pozostałe preparaty, te preparaty na kurację, czy te preparaty płynne, witaminowe, aminokwasy i tak dalej, czy te preparaty, no niestety są to preparaty tak złożone, że no, do produkcji, do właściwej produkcji tych preparatów już musi być konkretne laboratorium, konkretna linia produkcyjna i nie bylibyśmy w stanie jakąkolwiek jakby chcieć jakikolwiek z tych preparatów zrobić, nie jesteśmy w stanie, no bo to już... Inwestycja, to jest inwestycja. Jest bardzo duża inwestycja, jedna rzecz, a druga rzecz... Muszą być fachowcy naprawdę, bo te preparaty są wykonywane w laboratorium, w którym pracuje 15 lekarzy weterynarii. To nie jest, że gdzieś tam ktoś to miesza robi, to jest naprawdę pod nadzorem ludzi, fachowców, którzy no, potrafią, wiedzą, co można, z czym, o jakim stężeniu i tak dalej. Na naszych etykietach, tu może nie ma podane dokładnie procentowej stężenia tych preparatów, my mamy natomiast to w składach, które otrzymaliśmy z firmy, z laboratorium. Mamy w całym rozpisce każdego preparatu stężenie dokładne. Może kiedyś wprowadzimy to również na nową partię etykiet, że będzie wtedy dokładnie wszystko opisane, ile czego procentowo na powiedzmy na 100 gramach czy w 100 mililitrach, ile czego dokładnie miligramów jest. To od siebie mogę powiedzieć, że faktycznie no, hodowcy coraz częściej są coraz bardziej świadomi produktów i coraz bardziej jakby wymagają tego, chcieliby zobaczyć ten procentowy właśnie udział, zawartość tych substancji czynnych w preparacie. To jest fajna rzecz. No, także, że tutaj mówię, no te preparaty są robione pod okiem lekarzy weterynarii i w laboratorium takim... No już profesjonalnym. Na poziomie, tak? Profesjonalnym. Wcześniej mówiłeś, że to jest firma ze Szwajcarii, tak? Austriacka firma. Znaczy laboratorium i to jest tak dość mocno tam składowane, nadzorowane, także, że no jest to naprawdę wiadomo po już wprowadzeniu w obrót tych preparatów na kurację, jak odzew mieliśmy od hodowców, no to faktycznie działa to super. Myślę, że te preparaty również będą spełniały oczekiwania, zadowolenie hodowców, no bo
też jest to, jest to robione pod, przez to samo laboratorium i myślę, że również będzie działanie faktycznie konkretne tych preparatów. Na koniec może szybko jeszcze odpowiedz hodowcom, jak zamawiać, jak mogą się zgłosić po to. Znaczy, jeżeli chodzi o zamówienia tych preparatów, można zamawiać je u nas telefonicznie, jak najbardziej. Wysyłamy preparaty, wysyłamy za pobraniem Pocztą Polską. Można szukać już w sklepach, w wielu sklepach już są one osiągalne, bo już mają te preparaty takie większe sklepy jak Gołębie Odrzutowe, jak kolega Krystian Chyła w Pasja Gołębie. No i już naprawdę w wielu, wielu sklepach są te preparaty dostępne. Także zapraszam tam do tych sklepów, o których wymieniłem, których sklepy jeszcze nie posiadają. Zachęcam do współpracy, bo zainteresowanie tymi preparatami jest naprawdę coraz większe. Także, że tu bym mógł tyle powiedzieć o tych preparatach, o zamówieniach. Numer telefonu będzie się wyświetlał w będzie widoczny, tak. Zachęcam do obejrzenia również wcześniejszych filmików, jeżeli ktoś nie oglądał, o preparatach, które wcześniej wprowadziliśmy, o preparatach tych na kurację, no i oczywiście teraz te nowe preparaty, także... Tak, to jest strona www.piomarnatura.pl. Zachęcam też do kontaktu, do ewentualnie zadawania pytań w imieniu hodowców. Chętnie tak. Odwiedzimy kolejny raz Piotrka, zapytamy się o te rzeczy, które Was ciekawią, żeby wszystko było jasne i przejrzyste. Myślę, że tak, że proszę dzwonić, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, bo telefonów jest sporo z zapytaniami o te preparaty i tak dalej. Można też, tak jak wcześniej powiedziałem, sporo dowiedzieć się na stronie, bo tam te preparaty są umieszczone, opisy, składy działania tych preparatów, także można się tam z tymi preparatami bardziej zapoznać i, no i myślę, że co, no, że będą hodowcy zadowoleni z tych preparatów nowych, tak jak są zadowoleni z poprzednich, które, które już stosują u siebie w hodowlach. Także no ja co, zachęcam do współpracy, zachęcam do zakupu tych preparatów, do stosowania, no i przede wszystkim w nadchodzącym sezonie życzyć wszystkim, chciałem przede wszystkim powodzenia, sukcesów w lotach, sukcesów hodowli gołębi w rozpłodach, żeby gołębie hodować zdrowe, bez antybiotyków, no bo do tego tu zmierzamy, żeby jednak to było bez antybiotyków, żeby te naturalne preparaty wypierały jak najwięcej stosowania antybiotyków, no bo naprawdę można, stosując regularnie i stosując dobre preparaty naturalne, można uniknąć naprawdę to się z hodowli bez prowadzenia, bez antybiotyków, bez chemii. Także. Zgadza się. Dołączamy się do tych życzeń. Udanego sezonu, hodowcy. Dobry lot. No, dziękuję, pozdrawiam. Dobry lot.